Chciałem parę rzeczy dotyczących atopowego zapalenia skóry. Akurat dostałem przed wejściem tutaj od pani Dagmary poradnik sytuacji osób dorosłych chorujących na atopowe zapalenie skóry. Mam nadzieję, że będzie to zbieżne z moją prezentacją. Ja powiem państwu o niezaspokojonych potrzebach dotyczących leczenia, o tym, co byśmy chcieli mieć, jeżeli chodzi o samo postępowanie i dlaczego, bo to jest dość dziwne, przy tak populacyjnie ciężkiej chorobie ciągle mało rzeczy mamy, jeżeli chodzi o samo postępowanie terapeutyczne. Proszę zwrócić uwagę, że sama choroba, jeżeli popatrzymy na nią w aspekcie definicji, czyli przewlekła, nawrotowa choroba zapalna charakteryzująca się świądem i typowym umiejscowieniem zmian skórnych, to jest dość populacyjnie istotną chorobą, dlatego że w tych krajach wysoko uprzemysłowionych mówi się, że nawet 30% pacjentów może chorować na atopowe zapalenie skóry. Choroby alergiczne, w ogóle częstość ich występowania zdecydowanie wzrasta, ale te badania, które były wykonywane w Polsce, pokazują, że mniej więcej może dotyczyć od 10% dzieci do 3% populacji, ale te, o których pacjentach my mówimy, są to pacjenci chorujący ciężko i szacuje się według takiego badania EconoMedica, które zostało wykonane w 2018 roku, że to jest ponad 20 tysięcy osób, a nieskutecznie leczonych z ciężkim atopowym zapaleniem skóry jest około 3 tysięcy pacjentów w naszym kraju i to warto tą liczbę zapamiętać, dlatego że wydaje się, że jest to liczba, która powoduje, że powinno nas być stać na wprowadzenie nowoczesnych terapii w zakresie innowacyjności leczenia. Jeżeli chodzi o samo powstawanie atopowego zapalenia skóry, to główną jego przyczyną jest uszkodzenie bariery naskórkowej. Skóra nasza robi się przepuszczalna dla różnych substancji. Z tego powodu przede wszystkim, jak państwo możecie zobaczyć, no, tracimy prawidłową funkcję bariery naskórkowej. Z tego powodu powstają różne mechanizmy immunologiczne, które na tym podłożu powodują zmiany zapalne. Ten defekt skóry powodujący uszkodzenie bariery naskórkowej jest genetycznie uwarunkowany. Ilość tych genów jest różna w zależności od pacjentów, ale zwraca się uwagę na to, że są pewne predyspozycje genetyczne dotyczące postępowania i defektu ektodermalnego, czyli defektu skóry powodującego przede wszystkim uwrażliwienie jej i braku ochrony naszej skóry. Warto zwrócić uwagę na jeden element, że na podłożu tego defekta naskórkowego i generalnie rzecz biorąc wzrostu przepuszczalności bariery naskórkowej powstają pewne zjawiska immunologiczne, które są dość charakterystyczne dla atopowego zapalenia skóry i przede wszystkim jest nadprodukcja immunoglobuliny E na normalnie występujące w przyrodzie alergeny, ale także aktywacja pewnych subpopulacji limfocytów, które wydzielają cytokiny prozapalne powodujące nasilenie tego stanu zapalnego, jak i w innych przewlekłych chorobach zapalnych i ten mechanizm jest dość charakterystyczny, jeżeli chodzi o atopowe zapalenie skóry. Mniej będę się skupiał na immunologii, bo bardziej zależy nam na tym, żeby wskazać te niezaspokojone potrzeby, ale warto zwrócić uwagę na jeden element. Jest bardzo wiele elementów, które powodują, że u tych naszych pacjentów te zmiany skórne w istotny sposób wpływają na ich jakość życia, ale także powodują zaostrzenie u tej choroby w dość taki nieprzewidywalny sposób i należą do nich m.in. stres, alergeny pokarmowe i powierzchno-pochodne, różnego rodzaju drobnoustroje, które są w stanie aktywować procesy immunologiczne, z pominięciem typowych elementów odpowiedzi immunologicznej, ale także różne autoantygeny i czynniki drażniące skórę, ponieważ nie spełnia ona swoich funkcji ochronnej. Obraz kliniczny różni się w zależności od tego, w jakim okresie rozpoznawane jest zapalenie skóry. Mamy ten obraz okresu niemowlęctwa, późnego dzieciństwa i okresu młodzieńczego i osób dorosłych. Ale warto zwrócić uwagę na jeden element, że jeżeli chodzi o rozpoznanie, ciągle mówimy o kryteriach klinicznych, mamy różne, w Polsce najczęściej stosujemy kryteria Hanifina i Reiki, dlatego że są to zespoły cech, na podstawie których rozpoznaje się atopowe zapalenie skóry, czyli pacjenci z cech mniejszych i większych muszą spełnić po 3 cechy i na podstawie zbioru kryteriów klinicznych i występujących objawów u danej osoby możemy rozpoznawać atopowe zapalenie skóry. Ciągle nie ma jednego badania zarówno obrazowego, histopatologicznego bądź laboratoryjnego, które jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, że dany pacjent choruje na atopowe zapalenie skóry, a de facto sam obraz kliniczny wskazuje na to, że będzie to generalnie rzecz biorąc bardzo heterogenny zespół u naszych chorych. Są różne kryteria rozpoznania, nie tylko te, które państwu pokazałem, ale jeżeli weźmiecie państwo pod uwagę także inne, warto zwrócić uwagę na ten element, że również dotyczy on rozpoznawania poszczególnych cech. Jeżeli chodzi o badania diagnostyczne u naszych chorych, często wykonuje się, natomiast jakby problem polega na tym, że czasami nie wpływają one na przebieg atopowego zapalenia skóry. Ten ciężki przebieg u naszych chorych niekoniecznie związany jest z diagnostyką, szczególnie chorób alergicznych.
i wykluczenie pewnego rodzaju alergenów, z tym też ta zmiana koncepcji terapeutycznej no, była główną przyczyną no, wprowadzenia nowych terapii i tego, co oczekujemy, jeżeli chodzi o sam postępowanie lecznicze. Jak w innych chorobach, samo nasilenie choroby ulega pewnemu stopniowaniu i mamy pacjentów, którzy chorują dość łagodnie, mamy pacjentów, którzy mają przebieg choroby umiarkowany, ale także mamy pacjentów, którzy chorują bardzo ciężko i ten przebieg u nich jest wyjątkowo istotny, wpływający na wszystkie aspekty życia społecznego i to jest dość istotne, dlatego że pomimo, że jest to choroba zaliczana do kręgu chorób alergicznych, ale de facto ogólnoustrojowa choroba zapalna wpływa istotnie na wszystkie aspekty życia społecznego naszych chorych i warto się tymi chorymi zainteresować. Jeżeli chodzi o model postępowania u tych pacjentów, to proszę zwrócić uwagę, że w większości mówimy o leczeniu miejscowym, głównie terapii, która jest w stanie odbudowywać to, co akurat w przypadku tej choroby jest uszkodzone, czyli barierę naskórkową, czyli ta terapia emolientowa, która powinna być stosowana u każdego chorego na każdym etapie zaawansowania choroby i w zależności od tego, o jakim stopniu ciężkości nasilenia mówimy, to leczenie jest adekwatnie do danego chorego dostosowane, czyli na początku mówimy o leczeniu przeciwzapalnym miejscowym, przechodzącym w leczenie klasyczne ogólne, a i de facto w leczenie ogólnoustrojowe, także leczenie innowacyjne, takim jak leczenie biologiczne. Warto zwrócić uwagę, że generalnie rzecz biorąc to, nad czym skupiają się nasi pacjenci bardzo często, a szczególnie chodzi o dzieci, ponieważ ta choroba również istotnie dotyka tej grupy, jaką są właśnie ci najmłodsi, zwraca się uwagę na skuteczność leczenia versus bezpieczeństwo, ponieważ jeżeli popatrzymy na gro pacjentów leczonych, czyli to, jeżeli chodzi o leczenie miejscowe w tym zakresie, stosuje się najczęściej miejscowe glikokortykosteroidy, które obarczone są również działaniami niepożądanymi i na to również zwracają uwagę zarówno pacjenci, ale także rodzice dzieci, którzy leczone są na atopowe zapalenie skóry i aspekt nieprawidłowego działania miejscowego preparatów glikokortykosteroidowych podnoszony jest często jako bezpieczeństwo działania, szczególnie u dzieci wymagających ciągłej terapii, czyli u tych dzieci chorujących umiarkowanie i ciężko. Drugą rzeczą, na którą zwraca się uwagę w tym przypadku leczenia, czyli to jest zarówno postępowanie z pacjentem, jak i postępowanie, współpraca z lekarzem, jak i stosowanie się do zaleceń. Dlatego, że jedna rzecz jest dość istotna, ponieważ akurat w przypadku tej choroby samo postępowanie lecznicze i terapeutyczne bardzo zmienia nasz system postępowania i de facto jesteśmy związani z tą chorobą, a stosowanie się do zaleceń wyznacza drogi postępowania naszych pacjentów i wydaje się, że w tej części jest bardzo, bardzo uciążliwe. Mamy konsensusy dotyczące leczenia postępowania w przypadku atopowego zapalenia skóry obejmujące opcje terapeutyczne, natomiast warto zwrócić uwagę w tym leczeniu na dwa elementy, przede wszystkim formę leczenia miejscowego, dlatego że pewną innowacyjną formą postępowania było wprowadzenie terapii proaktywnej, czyli to, co Państwo w większości wiecie, no pojawiają się jakieś zmiany chorobowe, na przykład tak jak nie wiem, zapalenie gardła, dostaje się jakiś lek, zmiany przechodzą, czyli jest to forma terapii reaktywnej. Ale okazuje się, że w przypadku form przewlekłego zapalenia stosowanie takiej formy reaktywnej niewiele zmienia, dlatego że po odstawieniu terapii de facto następuje nagły, gwałtowny nawrót zmian i ci chorzy bardzo cierpią z tego powodu, więc jest pewna forma unowocześnienia, czyli wprowadzono terapię proaktywną, która powoduje, że jesteśmy w stanie stosować pewne grupy leków bezpiecznie wtedy, kiedy zmian nie ma, pomimo właśnie, że ich nie ma, po to, żeby subkliniczny stan zapalny nie ulegał nawrotom i jesteśmy w stanie w ten sposób ograniczać działanie zarówno miejscowych glikokortykosteroidów, ale wpływu stanu zapalnego u tych pacjentów na sam przebieg choroby. W leczeniu miejscowym stosuje się głównie glikokortykosteroidy, inhibitory kalcyneuryny, które są dostępne na naszym rynku, ale nie są refundowane. No i czekamy na pewną nowość, która będzie jesienią, czy inhibitor fosfodiesterazy czwartej będzie dostępny na polskim rynku od myślę września. I generalnie rzecz biorąc jest to postęp w leczeniu miejscowym w ostatnim czasie, dlatego że do tej pory oprócz tych dwóch grup leków nie było nic, jeżeli chodzi o samo postępowanie miejscowe. I to jest to, co jest istotne, jeżeli chodzi o leczenie pacjentów o przebiegu łagodnym u naszych chorych. Warto zwrócić uwagę, że jest cała grupa pacjentów, która choruje bardzo ciężko, pomimo tego, że ma prowadzone prawidłowe leczenie miejscowe i formy terapii emolientowej i generalnie wpływ tego leczenia na ich przebieg zupełnie nie ma żadnego znaczenia, dlatego że wymyka się spod każdej kontroli miejscowej. Problemem w tym momencie staje się leczenie ogólne klasyczne, dlatego że jak w większości
leczenia. Wydaje się, że powinno to leczenie klasyczne, immunologiczne i immunosupresyjne hamować postępowanie stanu zapalnego u tych chorych i okazuje się przede wszystkim, że mamy te wszystkie leki, które są w stanie hamować również inne choroby zapalne, ale tylko i wyłącznie cyklosporyna ma rejestrację w leczeniu atopowego zapalenia skóry i to tylko u dorosłych, czyli cała grupa dzieci praktycznie nie ma leku, który mógłby być w stanie zgodnie z formą rejestracyjną być stosowany u tych chorób w grupie leków klasycznych. I jeżeli popatrzymy na rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności leczenia, to okazuje się, że to, co mamy dostępne głównie poza wskazaniami rejestracyjnymi w naszym kraju, to niestety przede wszystkim jest mało efektywne, ale także i mało bezpieczne. I to jest ten element, na który warto zwrócić uwagę, dlatego że proszę popatrzeć, bardzo istotna grupa chorych, grupa bardzo doświadczona, jeżeli chodzi o nasilenie stanu zapalnego, cierpiąca istotnie. Generalnie rzecz biorąc chorują ciężko również dzieci i nie mamy dla tej grupy de facto nic, jeżeli chodzi o zaproponowanie jakiejś formy terapeutycznej u naszych pacjentów. Stąd też z długością czekaliśmy na innowację, jaką jest leczenie biologiczne u tych naszych pacjentów i stosowanie przeciwciał hamujących, jeden z mechanizmów powstawania zmian u pacjentów chorych na atopowe zapalenie skóry, między innymi blokującą część receptora dla interleukiny 4 i dla interleukiny 13, czyli tych kluczowych elementów związanych z aktywowanymi limfocytami TH2, czyli przeciwciało monoklonalne będące pewną formą terapii, będące formą terapii biologicznej stosowanych u tych pacjentów. Jest to o tyle istotne, dlatego że jest to pierwszy lek, który ma rejestrację, pierwszy lek biologiczny, innowacyjny, który ma rejestrację w leczeniu atopowego zapalenia skóry, czyli nic wcześniej do tej pory nie było. De facto na dzień dzisiejszy ma rejestrację u pacjentów również w wieku od 12 do 17 lat, czyli u tej grupy młodych dorosłych, a w najbliższym czasie, bo wiem, że FDA już zatwierdziła, będzie jeszcze dostępny u młodszej grupy chorych, czyli do tej pory nie mieliśmy dla tych pacjentów nic. W tym momencie mamy formę leczenia dla tych chorych, czekamy, aby było ono dostępne dla naszych pacjentów. Warto zwrócić uwagę, że tak jak inne leki biologiczne, ten preparat podawany jest podskórnie, na początku w formie podwójnej dawki, później co 2 tygodnie, kontrolując przebieg choroby. I to jest o tyle istotne, że właśnie u pacjentów chorujących ciężko, nie mających ulgi w swoim postępowaniu, leki, które będą w stanie kontrolować przewlekłą chorobą zapalną, są przyszłością, jeżeli chodzi o na dzień dzisiejszy postępowanie u tych pacjentów, ponieważ wcześniejsze terapie akurat w tej grupie chorych nie dawało żadnych możliwości leczenia. Jeżeli chodzi o skuteczność takiej formy terapeutycznej, to warto zwrócić uwagę, że wydaje się, że te poprawy 50 czy 70% na dzień dzisiejszy, czyli te grupy 70, około 50% pacjentów może nie są aż tak imponujące, ale proszę zwrócić uwagę na jeden element, że na dzień dzisiejszy jest to najbardziej efektywna, skuteczna terapia dla ciężko i umiarkowanie chorujących grupy pacjentów na atopowe zapalenie skóry, u której nie uzyskano wcześniej poprawy żadnymi innymi metodami. Stosowana w Polsce w ramach wcześniejszych badań klinicznych i programów dostępu dla tych pacjentów i wyjątkowo się sprawdzająca. Jest duża grupa w Polsce, która była leczona, jest bardzo zadowolona z takiego leczenia i wydaje się, że jeżeli popatrzymy na tą efektywność związaną z ustąpieniem zmian skórnych, zarówno jeżeli chodzi o tą 50, ale tą 90%, czyli prawie całkowitą poprawę u tych chorych i możliwość kontroli przebiegu choroby w czasie, no powinniśmy mieć również dla tych pacjentów pewną formę leczenia. Z tej całej prezentacji chciałbym, żeby Państwo zapamiętali jedną rzecz. Jeżeli chodzi o grupę ciężko chorujących dzieci i dorosłych z atopowym zapaleniem skóry, na dzień dzisiejszy do tego czasu nie mamy żadnej innowacyjnej terapii, która jest refundowana w naszym kraju dla tych pacjentów. W kolejce w ramach programów lekowych czeka jedyny dostępny lek na świecie, dupilumab, który generalnie rzecz biorąc jest refundowany w większości krajów europejskich. Warto zwrócić uwagę, że dla pacjentów, którzy będą pacjentami z łagodnym przebiegiem, będzie jeszcze jedna grupa leków dostępna od jesieni w naszym kraju, czyli będzie można wykorzystać, zmniejszyć częstotliwość działania i częstość stosowania miejscowych glikokortykosteroidów w tej grupie dzieci powyżej drugiego roku życia. Czyli mamy grupę dość dużą, której ciężko chorujący pacjenci to jest mniej więcej około 3000 chorych i dla części z tych pacjentów, bo nie wszystkich, tak naprawdę potrzebujemy nowoczesnych terapii kontrolujących, żeby poprawić ich jakość życia i wydaje się, że te terapie innowacyjne będą dla nich dobrym rozwiązaniem i nasi pacjenci również powinni mieć do nich dostęp. Bardzo dziękuję.